Dzień dobry w jeszcze jednym naszym podcaście, tym razem o języku chorwackim i nie tylko chorwackim, od razu żeby powiedzieć. Przepraszamy za piątek, kiedy nagrywaliśmy live'a, niestety z naszej strony technicznej coś się nie udało. Naprawdę tak nie umiałem postawić tego live'a. Także z tego względu powtórzamy na żywo specjalnie my przyjechaliśmy do Dubrovnika i specjalnie Karolina przyszła do Dubrovnika, żeby nagrać. A dojechała. No, już jak o językach mowa, to muszę powiedzieć, że ja nauczycielkę chorwackiego, no polskiego nie miałem, także proszę bardzo. Będziesz mi wszystkie moje błędy, proszę poprawiać. To bym może ja nie gadał cały live. Tak, tematy są trochę życie, trochę języczny. Pytałeś się o taki live, że długo nie był, bo tak naprawdę tak, 2 lub 3 lata temu było, nie? 3 lata temu. 3 lata temu miałyśmy jeden live z Karoliną na temat języka chorwackiego. Wtedy uczestniła jej, uczennica. Uczennica. Uczennica i Żyk, który jest dzisiaj za kamerą. Możesz się krótko przedstawić, bo mamy i nowi, który może twoją twarz nie kojarzą i kiedy wierzę, że już i przez nas, i przez twoją pracę dużo ludzi już wie, ale... Nazywam się Karolina Rubańska i jestem lektorką i tłumaczką języka chorwackiego. To ja stoję za projektem Facetka od Chorwackiego. Oprócz tego, że zajmuję się właśnie nauczaniem i tłumaczeniami, to też pracuję jako przewodniczka w Czarnogórze, więc niewykluczone, że z niektórymi znam się z jakichś tutaj czarnogórskich szlaków, może już była okazja się poznać. Fajnie, ale czekaj, znaczy nauka chorwackiego? Mówisz o Czarnogórze, powiedz mi, zacznijmy trochę od aspektu prywatnego życia. Skąd Chorwacja? Skąd w ogóle pomysł, żeby cokolwiek ty w życiu miałaś Chorwację? Ja się śmieję, że moi rodzice tutaj wywarli duży wpływ na moje życiowe decyzje, ponieważ jako małe dziecko bardzo często jeździłam z rodzicami do Chorwacji na wakacje. Rodzice obrali taki kierunek wakacyjny i dość często jeździliśmy do Chorwacji i po prostu z czasem zafascynowałam się tym krajem, jego kulturą, językiem i stwierdziłam, że chciałabym się nauczyć języka chorwackiego. Natomiast no nie było takiej możliwości, szczególnie w moim rodzinnym Inowrocławiu, to raczej chorwacki był sporą egzotyką dla wszystkich. Więc ostatecznie padła decyzja, że pójdę po prostu na studia, na filologię chorwacką, żeby tego języka się porządnie nauczyć. I tak się zaczęła już ta poważna historia z językiem chorwackim, z Chorwacją, z Bałkanami. Najpierw studiowałam właśnie filologię chorwacką przez 5 lat. To był też czas, kiedy zaczęłam pracować w Chorwacji, a jeździć na staże, praktyki studenckie. To też w takim dość znanym miejscu pracowałam, jeśli chodzi o turystów z Polski, ponieważ pracowałam na statku Gostilje, na takim statku starszym niż Titanic. I mieszkałam wtedy w miejscowości Drage, niedaleko miejscowości Biograd na Moru. I właśnie byłam jako taka hostessa, powiedzmy, na tym statku Gostilje. I tak tutaj zaczynałam swoją tą ścieżkę zawodową, też przygodę z turystyką. Do dzisiaj Drage jest bardzo bliskie mojemu sercu, no bo jednak mam tam wciąż bardzo dużo znajomych, przyjaciół i zawsze to miejsce będzie miało specjalne miejsce w moim sercu, bo tam ta cała moja przygoda zaczęła się już tak na poważnie rozwijać. Ale to nie był koniec. Bo po ukończeniu studiów kroatystycznych stwierdziłam, że chciałabym jeszcze iść na kolejne studia magisterskie. I wybór padł na bałkanistykę. I tak sobie myślę, że tak miało być. To gdzieś było zapisane. Ja trochę wierzę w takie sytuacje, że nic nie dzieje się przypadkowo, bo dosłownie może minął miesiąc, kiedy zaczęłam te drugie studia i pojawiło się ogłoszenie, że moja uczelnia UAM w Poznaniu otwiera nowe kierunki, nowe współprace i można pojechać do Albanii bądź do Czarnogóry. I do każdego z tych miejsc było po jednym wolnym miejscu. Złożyłam dokumenty, no i już po nowym roku
siedziałam w samolocie do Czarnogóry i jechałam na wymianę studencką. I wymiana studencka trwa do dzisiaj, chyba do dzisiaj jestem w Czarnogórze, już z niej nie wróciłam. Wymiana. Nie, to tymczasowo, nie? Lub? Na zawsze. Na zawsze. Czekaj, pytanie tylko, to się zgłosiłeś i do Albanii, i do Czarnogóry? Nie, tylko wybierałeś. Do Czarnogóry, bo wiedziałam, że mam większe szanse, żeby mnie przyjęli ze względu na język, to raz. Jasne. Dwa, mogłam też sobie wybrać fajniejsze studia, bo przez to, że znałam język, to mogłam wybrać sobie studia, które rzeczywiście mnie interesowały. No w Albanii byłoby trudniej, pewnie musiałabym wybrać jakieś studia w języku angielskim. Tak. A w Czarnogórze mogłam sobie wybrać przekładoznawstwo właśnie w parze czarnogórski-angielski, bo no, między chorwackim a czarnogórskim są minimalne różnice, więc było to możliwe, żeby to zrealizować. Dlatego pytałem, bo wiem, że albański nie jest w ogóle podobny od tych języków. Tak. Z tego względu pytałem, a już jak powiedziałeś, czarnogórski, chorwacki, to trzeba wytłumaczyć ludźmi. Często zapominają, że te języki są te same właśnie. Nie ma osoby, która może powiedzieć, wiedząc chorwacki, że nie rozumie czarnogórski, serbski lub bośniacki. Słowenia, Makedonia już trochę odeszli językowo. Ja trochę macedonski rozumiem, ale z młodymi Słowencami na przykład się ciężko dogaduje. Tak. Więcej po angielsku. Ale te cztery, co wymieniliśmy, różnice są, jak to było, co mówiliśmy, chleb? Tak, kruch, chleb. Mrkwa. Marchewka była dobra. Żargarepa, karota. Ale no można się zrozumieć. To tak. Nie są aż tak duże różnice, więc jak zna się już jeden z tych czterech języków biegle, to tak naprawdę nadrobienie tych różnic to jest tydzień, dwa, żeby się osłuchać i wiedzieć, kiedy druga strona czego używa. A powiedz mi, sama nauka języka zaczęła się od... Bo tak, po studiach możesz różne rzeczy robić, nie musisz być nauczycielem, lektorem języka. Skąd się ten pomysł zebrał i to jeszcze online? Okej, to od początku. Ja na studiach kończyłam specjalizację przekładoznawczą, także szykowałam się na tłumaczkę. I tak też po studiach wystartowałam na rynku pracy, reklamując się jako tłumaczka języka chorwackiego. I przez te ogłoszenia zaczęły się do mnie zgłaszać osoby, które pytały się, czy skoro tłumaczę, to czy mogłabym ich nauczyć języka chorwackiego. I tak zaczęła się zbierać ta moja grupa uczniów i ostatecznie no, stałam się facetką od chorwackiego, bo tych uczniów było już całkiem sporo. A jeśli chodzi o naukę online, no to trochę wyszło przy okazji tej mojej wymiany w Czarnogórze, ponieważ na początku uczyłam chorwackiego, no tak jak kiedyś, prawda, chodziło się po domach, po prostu się spotykało z ludźmi w jakichś kawiarniach i tak to na początku wyglądało, ale w momencie, kiedy dostałam tę szansę wyjazdu do Czarnogóry, to musiało to przejść na naukę zdalną online. I powiem szczerze, że pandemia z jednej strony taka straszna, ale w moim przypadku no, na korzyść to wszystko wyszło, bo ludzie też się przekonali do tego, że te zajęcia mogą być online, że to jest nawet wygodniejsze, bo nie muszą nigdzie dojeżdżać, nie musimy się spotykać, łączą się na czas zajęć, po zajęciach mogą już przejść do swoich spraw codziennych, więc też na pewno ta sytuacja wyjątkowa na świecie pomogła mi rozwinąć biznes, firmę właśnie w tym nauczaniu online. Każdy, kto poszedł w kierunku online właśnie z tej wyjątkowej sytuacji skorzystał. Dobra, wiemy, większość ludzi, która nas ogląda, wie, że Iza się nauczyła chorwackiego. Bardzo dobrze. Dobra, większość ich wie, że się nauczyła dzięki tobie. I pamiętam, że to były dobre, ciekawe właśnie lekcje, ze względu na to, że to nie był stricte nauka języka, ale i kultury pomiędzy wszystkim. Od piosenek do samych niektórych rzeczy, o których gadaliście, i historycznych, i tak. I pamiętam, że też było bardzo, bardzo ciekawe, że były gry. I mówiłeś niedawno właśnie, że ruszył specjalny projekt, na którym długo pracowałeś, który właśnie umożliwi osobom w każdym momentu, na każdym miejscu po prostu uczyć się chorwackiego. Powiedz nam może ty najlepiej więcej o tym. Tak, w zeszłym roku, we wrześniu,
wypuściłam z wydawnictwem Lancmasters kurs do samodzielnej nauki języka chorwackiego, Chorwacki Start, i to jest kurs wideo. Wydawnictwo Lancmasters zgłosiło się do mnie, kiedy to było? Dwa lata temu, czy już nawet trzy, właśnie z propozycją stworzenia takiego produktu, i bardzo mnie ta propozycja ucieszyła, bo na polskim rynku nie było takich produktów, takich kursów czy kompleksowych podręczników, żeby uczyć się samodzielnie chorwackiego, więc od razu z miejsca powiedziałam, tak, robimy to, tym bardziej, że sama już wcześniej korzystałam z kursów Lancmasters do nauki innych języków, więc też już wiedziałam, jak wygląda to koncepcyjnie. I w zeszłym roku, we wrześniu, już Chorwacki Start wyfrunął w świat i już spora grupa kromaniaczek się z nim uczy. I to jest kurs taki po mojemu właśnie, który ma nie tylko tą część leksykalną, słownictwo, ale też gramatykę wytłumaczoną tak bardzo prosto, na wesoło. Udowadniam w tym kursie, że to nie musi być trudne, i wiem, że zawsze się ta gramatyka wszystkim tak kojarzy z czasami szkolnymi, kiedy po prostu męczono ludzi suchymi tabelkami, przykładami, i dla wszystkich zawsze to była męka, kara. Prawda. A w tym kursie zupełnie to inaczej tutaj ubrałam, żeby też pokazać, że to może być przyjemne i przede wszystkim bardzo przydatne, bo gramatyka to jest ten klocek, który potrzebujemy, żeby ta nasza wypowiedź miała sens. Mhm. I żebyśmy na pewno zostali zrozumieni. I tak właśnie w moim stylu. W kursie są piosenki, są gry, są różne ciekawostki kulturowe, a też takie wprowadzające do tej kultury, wyjaśniające niektóre rzeczy. No bo jedno to jest znać język, ale też trzeba znać te realia i jak się w tej przestrzeni językowej, kulturowej poruszać. No a pomiędzy wszystkim, po co uczysz ten język? Bez żeby wiedzieć na przykład i tą kulturę, po co ci ten język wtedy, bo z kim będziesz, o czym gadał. Także tak. Fantastycznie. Trochę nam pokazałeś teraz. Mnie to wygląda być bardzo, bardzo, bardzo easy, łatwe do używania, ale powiedz, nie ma żadnej instalacji na komputer, nie ma, to jest online. Co potrzebujemy. Tak, właśnie dzięki wydawnictwu Lancmasters, które specjalizuje się w kursach wideo, wszystko jest na jednej platformie, także nic nie trzeba dodatkowo instalować, kupować dostępu do jakichś zewnętrznych aplikacji. To wszystko już jest w ramach tej naszej platformy Lancmasters, więc kiedy ktoś będzie chciał dołączyć do kursu, to dokonuje zakupu i już od razu otrzymuje na maila dane do logowania. I tak naprawdę za 3 minuty można zaczynać swoją przygodę z językiem chorwackim, więc wszystkie lekcje wideo, transkrypcje, audio, fiszki, gry, zeszyty ćwiczeń, to wszystko jest osadzone na jednej platformie, która jest bardzo intuicyjna. Też w razie czego tutaj sztab Lancmasters zawsze służy pomocą, i jak są jakieś pytania, a coś by na przykład gdzieś tam nie działało, bo to różnie bywa z tymi technicznymi rzeczami, z internetem, to też zawsze można szukać pomocy u wydawnictwa, i to szybko zostaje wyjaśnione, co tam trzeba kliknąć, co zrobić. To jest techniczna strona. Tak. A istnieją jeszcze jakieś konsultacje, mówisz? Tak. Po drugiej stronie jestem ja, więc też to nie jest tak, że to jest taki kurs, w którym ludzie są pozostawieni sami sobie, bo przez cały kurs tak naprawdę prowadzę ja cały czas za rękę, a dokładnie mój głos, bo jestem nagrana tam w tych lekcjach wideo, a więc cały czas towarzyszę uczącym się. I dodatkowo raz w miesiącu spotykamy się na takie konsultacje już na żywo. To są takie, powiedzmy, spotkania grupowe na Zoomie, i wtedy jest czas na pytania, na rozwiązywanie bieżących problemów, pytań, ale też jest przede wszystkim przestrzeń do tego, żeby zacząć mówić po chorwacku. I na to największy nacisk kładziemy, żeby to był taki czas, kiedy rzeczywiście wszyscy mają okazję rozgadać się i użyć tego wszystkiego już w praktyce. Super, 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 bo często i sam na przykład ucząc języki bym miał jakieś pytanie, coś mi nie ma logiki lub dlaczego jest tak. I te konsultacje są na pewno przydatne. Więcej to da ze wszystkiego. A powiedz mi, informacje o tym wszystkim damy do opisu pod filmem. Także pod filmem w opisie dostaniecie faktycznie wszystkie linki, nawet i do profilu i wszystko.
A powiedz mi, tam są napisane i ceny i wszystko. Tak, ale jeszcze właśnie, jak już jesteśmy tutaj przy cenach, aktualnie trwa promocja wrześniowa na kurs Chorwacki Start, bo też chcieliśmy z wydawnictwem Lancmasters tak zachęcić wszystkich, żeby wejść w ten rok szkolny, mimo że już no, większość z nas nie chodzi do szkoły, ale to tak symbolicznie, żeby sobie wejść w tę jesień, zimę z nowym postanowieniem, nowym celem, to obniżyliśmy ceny kursu Chorwacki Start i dodatkowo, bo to jak już przychodzę w gości, to nie z pustymi rękoma, także dodatkowo dla naszych słuchaczy, widzów, też przygotowaliśmy dodatkowy kod zniżkowy minus 30 zł, także jeśli piszecie w koszyku prawdziwa Chorwacja, to ta cena promocyjna jeszcze dodatkowo się obniży. O, oszczędzacie z prawdziwą Chorwacją. Proszę bardzo. Tylko trzeba pamiętać, że kod działa tak długo jak sama promocja wrześniowa, czyli do piątku, do 20 września, do północy. Wtedy kończy się promocja i wygasa kod, więc jeśli ktoś chce skorzystać, to proszę się śpieszyć, żeby nie przypadło. No, będziemy wam jeszcze przypominali przez tydzień, żeby jednak skorzystać z tej okazji, a wiem, że wśród naszych jest chętnych, bo pytali i trochę my już przedstawialiśmy to. Przyznaję się, nie widziałem do końca cały koncept, ale teraz, jak wytłumaczyłeś, będzie mi jeszcze łatwiej. Lekcje, to mieliśmy też pytania, prowadzisz lekcje jeden na jeden i grupowe, nie? Tak. To też wszystkie informacje tutaj zostawimy w opisie, adres mojej strony internetowej, więc można wszystko sobie sprawdzić na facetkaodchorwackiego.pl. Wtedy można się ze mną kontaktować i będziemy sprawdzać, jakie są opcje, możliwości. Partnerem naszych podcastów jest firma Mitoja. Bez względu na to, czy jesteś fotografem, wideografem, profesjonalistą czy entuzjastą, Mitoja oferuje wszystko, czego możesz potrzebować. I sklep internetowy mitoja.pl wyróżnia się wyjątkową ofertą produktów wysokiej jakości. Odwiedź mi to już dziś i odkryj, jakich produktów mogą ulepszyć Twoją kreatywną wizję i umiejętności techniczne w świecie fotografii i nagrywania. Za czysty i wysokiej jakości dźwięk odpowiada marka Seven Rims i ich bezprzewodowy mikrofon E-Ray DW10. Chociaż nagrywamy podcasty w różnych miejscach, takich jak restauracje czy plaże, dźwięk jest nadal czysty i skoncentrowany na głosie osób mówiących. Każdy mikrofon posiada baterię, która wytrzymuje do 7,5 godziny, więc nie ma potrzeby przerywania rozmowy w celu wymiany mikrofonu. Jak już o językach mowa, okej, start istnieje, tam się większość uczą samo, są konsultacje, ale powiedz mi, chcę teraz zacząć uczyć się chorwackiego? Jak? Czego zacząć? W ogóle nie wiem, dla mnie w szkołach, wiesz, masz nauczycielkę, masz jakiś program. Ale ja na przykład teraz chcę się zacząć uczyć. Od czego w ogóle? Co by był taki... To znaczy, moim zdaniem, trzeba sobie najpierw znaleźć dobre narzędzie, żeby też nie otoczyć się zbyt dużą ilością rzeczy na początek, bo niektórzy próbują uczyć się z piosenek, z filmów, z seriali, z wiadomości, z radia, ale na początku no, to jest dość przytłaczające, bo najpierw trzeba wiedzieć, czego się w ogóle słucha, na co się patrzy, więc na pewno te podstawy się przydają i warto mieć na początku wsparcie, czy to właśnie w postaci nauczyciela, czy podręcznika, tu raczej trzeba by było szukać u chorwackich wydawnictw, albo właśnie w postaci jej kursu, żeby przejść najpierw przez te podstawy. Wiem, że podstawy zwykle się kojarzą z nauką kolorów, a nie wiem, liczebników do 10 i nazw zwierząt, ale to nie są tylko podstawy. Podstawy to też są podstawy czasu teraźniejszego, czasu przeszłego, przyszłego, więc dobrze sobie zbudować takie mocne fundamenty na samym początku, żeby później już bez problemu budować dalej, tak poetycko powiem, ten nasz dom, twierdzę językową. A bo jak na początku nie opanujemy takich ważnych rzeczy, podstaw, to potem te problemy przy nauce kolejnych rzeczy, one będą jak taka kula śnieżna, po prostu się zbierały, aż w końcu często dochodzi do sytuacji, że ktoś rezygnuje z nauki, bo stwierdza, że za dużo jest niejasnych rzeczy, że ciągle ma problem, żeby coś zapamiętać, zrozumieć, a jak tak się idzie właśnie małymi krokami, małymi kąskami, jak się ten język po prostu zaczyna tutaj opanowywać, to jednak przynosi to większe rezultaty. Niektórzy chcą od razu zrobić taki skok,
i już od razu mówić w języku potocznym, slangiem, jak, nie wiem, też w dialekcie, ale trzeba wierzyć mi na słowo. Mówię to z doświadczenia, że szybciej mimo wszystko się i tak człowiek nauczy, jak rzeczywiście poświęci czas, uwagę tym podstawom i później zacznie sobie to już tutaj rozszerzać ten zasób słownictwa, wychodzić poza te ramy też języka standardowego, zacznie wchodzić w potocyzmy, w dialekty. To według mnie to przynosi większe efekty, sukces niż takie właśnie uczenie się różnych rzeczy z doskoku i nie wiadomo, czego właściwie się uczyć, nie ma tego planu, nie ma tej kolejności, która jest wyznaczana chociażby przez poziomy znajomości języka. No powiedz mi, masz już kogoś ze swoich, których uczysz, że chce dialekty jakieś? Tak, mam kilka takich osób, które są przede wszystkim zafiksowane na punkcie dialektu czekawskiego, tutaj tej mowy dalmatyńskiej. I mam uczniów, którzy namiętnie czytają nawet słownik dialektu i uczą się różnych słów, tłumaczą dzielnie te wszystkie trudne teksty piosenek. Tak, co nierzadko jest trudne dla samych Chorwatów. Dla mnie tak. Więc zawsze patrzę na nich z podziwem. Niektórzy nawet celowo zaczynają mówić w dialekcie i już na zajęciach nie mówią człowiek, tylko człowiek, ale to jest bardzo sympatyczne i yes, wtedy też widzę, że jednak jest w nich ta pasja, miłość do języka chorwackiego i chcą to robić, więc to cieszy zawsze mnie jako lektorkę. Na pewno, ale ja wiem i co i tym ludźmi chodzi, bo wiesz, okej, pierwsze, Chorwaci są bardzo szczęśliwi, jak obcokrajowiec w ogóle mówi ich języku. Tak. Ale mówiąc, jeszcze jakby potem zaczął trochę w dialektu. Ojoj, to już wszystko mają. Już potem Dalmacji mają otwarte drzwi na wszystko. Tak. A przykład piosenki, którą ja w ogóle nie rozumiem. Klapa Intrade i Tomislav Bralić, Dalmacio Lipa. Ta piosenka od początku do końca używa tylko i wyłącznie dalmatinskie, starodalmatinskie słowa, gdzie ja raz zabrałem Google i po prostu tłumaczyłem słowo po słowo, gdzie się opisuje Dalmacja w tych takich różnych dalmatyńskich wyrazach. Ale jakby teraz miał powtórzyć wszystko, co tam jest napisane, znowu by nie wiedział, bo ten dalmatyński się tak różni. Mały kraj, faktycznie Chorwacja mały kraj, ale tyle dialektów, że to jest niesamowite, że przy słowiańsko-węgierskiej granicy się nie dogadają z dalmatyńcami lub ze mną i tak. To są Tak, ja pamiętam, jak pojechałam właśnie pierwszy raz na ten staż praktyki do Chorwacji, to pierwszy tydzień tak sobie myślałam, matko, po co mi te studia? Po co mi te studia? Bo pracowałam z wyspiarzami i na początku było to spore wyzwanie, żeby ich zrozumieć i nauczyć się wszystkich tych słów. No. Więc na początku był taki mały kryzysik, ale później jak już się właśnie ostukałam, to nawet sama zaczęłam używać tych słów i sprawiało mi to mega frajdę, że mogę mówić w tych ich dialektach i już tyle się nauczyłam. Ale no tak, nie ma co się zrażać, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, to dla samych Chorwatów może być trudne, w zależności od tego, z jakiego ktoś regionu pochodzi. Nie zawsze się też sami Chorwaci rozumieją. No jest, często. Często, ja na przykład mam problem z arbuzem. Sąsiadka przychodzi i pyta, czy chcę dynię. Ja dynię aż tak nie lubię. To pomarańczowe, no. Melon. A nagle wychodzi z takim zielonym arbuzem, mówię, chwała Bogu, normalnie, że chcę. Mówię, że nie chcesz, no, musimy się dogadać. Lubenica, dynia, ale jeszcze oni mają pipun, to jest taki jeszcze dialekt jeden, pipun, gdzie też nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle. To właśnie na samym krańcu Chorwacji mówią pipun i w Czarnogórze mówią pipun. Aha. Byłem tak zaskoczony, no co to jest teraz znowu? Jeszcze jakiś rodzaj. A powiedz mi, czy masz może, nie chcę taki temat poruszać, ale czy masz może jakiś problem, bo jak nauczona jesteś na chorwacki język, teraz w Czarnogórze z ludźmi rozmawiasz i to, czy ty ktoś robi z tego problem, że mówisz tym, powiedzmy, chorwackim, bo akcent się jednak trochę różni, lub jest to... Raczej nie mam takich sytuacji, żeby komuś to bardzo przeszkadzało. Oczywiście to są takie sytuacje, kiedy ktoś tam zaczepnie, tak po prostu zwraca uwagę na to, jakich słów używam. Bo jest dużo takich słów, które tylko w Chorwacji funkcjonują, są takie charakterystyczne, więc od razu ludzie wychwytują to, że ja mówię jednak po chorwacku. Natomiast na co dzień, jeśli wiem, że ktoś
no jest troszkę przewrażliwiony, no to się przestawiam na te warianty czarnogórskie, ale takich sytuacji, kiedy był jakiś tutaj taki, powiedzmy, nieprzyjemna sytuacja, jakiś konflikt, no to miałam mało. Na uczelni miałam taką sytuację i to było jednak troszkę kłopotliwe, bo jednak miałam do zdania egzaminy. A jedna pani profesor twierdziła, że mówię w zupełnie innym języku. Mhm. Co no było troszkę absurdalne, bo to też była kobieta w takim wieku, że na pewno pamiętała czasy Jugosławii, kiedy wszyscy uczyli się tego jednego języka. A więc no troszkę było to takie przesadzone. Widać było, że chciała pokazać tutaj swoją rację, ale ostatecznie wszystko się dobrze zakończyło. Natomiast jakby mam świadomość tego, że takie sytuacje zdarzają się z każdym z tych państw, moi znajomi, którzy na przykład studiowali filologię serbską, nie mieli tylu możliwości wyjazdowych do Serbii i często, żeby po prostu gdzieś wyjechać, no to jechali na przykład do Chorwacji i tam podobne były właśnie sytuacje, tak jak ja miałam, że jednak znalazła się ta jedna osoba, która twierdziła, że nie rozumiemy się, ale no to już jest jakby tutaj póki to jest problem taki, tak, tej osoby indywidualnej, a raczej wszyscy wiedzą, że możemy swobodnie rozmawiać, że nie są to duże różnice i swobodnie można się porozumieć we wszystkich tych czterech krajach, także... No i właśnie przyjemnie się tutaj gada, mogłoby się gadać jeszcze długo, ale po prostu skrótu powiedząc, o teraz na sami koniec, w opisie macie faktycznie wszystkie informacje, wiem, że was jest dużo, którzy by chcieli uczyć jeden z tych języków, ale po prostu lub nie macie okazji, lub nie macie odwagi, lub wam nie możecie na przykład powiedzieć jako szóstej. Ewo, istnieje program, gdzie wieczorem... Tak, ta platforma jest 24 godziny na dobę dostępna, także kiedy chcecie, łączycie się i działacie z chorwackim, także nie jesteście tutaj uzależnieni od grupy, od lektora. Kiedy przyjdzie wam ochota na naukę chorwackiego, można się włączyć, zalogować do platformy i już wszystko ma się pod ręką dostępne. Super, super. No tym razem dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i że przyjechaliście do Dubrovnika, że się udało tutaj spotkać. Miasto Łącznik. Skoro pół drogi, no. Okej, super, ja mam nadzieję, że faktycznie będziemy mieli za szybko już okazję pójść do Czarnogóry. Czekamy. Bo marzy nam się pójść jeszcze raz. No i musicie przyjechać na tą nową atrakcję, na tą kolejkę gondolową. Nie mów w ogóle. Tak, już to widziałem. Takie widoki. Jeszcze jest ten jakiś zjazd, nie? Tak, zrobili też najwyżej położony w Europie roller coaster. Znaczy to jest taki bobslej. Także też ma się nad tym kontrolę, ale bardzo malowniczo położony nad samą Zatoką Kotorską się zjeżdża. No to dobra, jestem namówiony. Przepięknie, także czekamy. Hotel macie. Hotel mamy, na szczęście. Kolację dostaniecie. All excuse me. All inclusive. Super, super. Mam nadzieję, że czym szybciej, ale myślę, że poczekamy wiosnę ze względu na pogodę, żeby było nam fajnie. Już jak widać, my dzisiaj w takim wydaniu bardziej jesiennym już wcale tak ciepło nie jest. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich też. Pozdrowienia, działajcie z chorwackim.